Piękne niedzielne przedpołudnie. Pogoda zamówiona. Rano była msza w kościele, więc zamówiliśmy mszę. Mamy z górą kłady, także jest dobrze. W czym uczestniczymy? No, kolejny wiosenny rajd rowerowy Ludowych Zespołów Sportowych. Jest to chyba już 14 albo 15, po prostu nie pamiętam. Bo i jesienne są, i wiosenne. Dzisiaj mamy tą fajną taką przyjemność, że wsparło nas kilka instytucji, między innymi HDI, Warta, Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania. Tak jak Państwo widzicie, rozdaliśmy tutaj kamizelki, elementy odblaskowe. Po prostu stawiamy na zdrowie, kondycję i na bezpieczeństwo. Tak, bo jesteśmy widoczni, to jesteśmy bezpieczni. Jak wygląda trasa? Trasa wygląda następująco. Ruszamy z Czosnówki do Kudowa. Zatrzymujemy się na moście dzielącym księstwo i królestwo dawne. Tam będziemy mieli informację historyczną. Później jedziemy dalej do Studzianki na cmentarz tatarski. Tam również Łukasz Wenta, który się tym zajmuje, nam powie troszeczkę historii. I jedziemy dalej przez Ortel. Między innymi będziemy mijać kościółek unicki w Ortelu, zabytkowy. Następnie Piszczac, Zalutyń, no i oczywiście Nadleśnictwo Barwina. Tam zrobimy ognisko, ale chcemy też wykorzystać tę okazję i pokazać wszystkim rowerzystom przepiękną trasę, która będzie już, że tak powiem, po nowemu, biegła po nowym moście. Ten nowy most będzie właśnie w Perkowicach, no i nie tylko most, bo też spory odcinek utwardzonej drogi, ale jest to fajny skrót dla rowerzystów i przepiękna trasa. Także tam będziemy po prostu kończyć już i każdy indywidualnie się rozjedzie. No właśnie, frekwencja ogromna dzisiaj. Tak, nie liczymy, bo widzimy, że jest nas dużo. Tak, bardzo dużo. Ale to też jest zasługa innych, że tak powiem, klubów, tak, prawda? Bo widzę, że pisała i Krzna, i inne jakieś tam grupy takie, które na co dzień jeżdżą. I fajnie, fajnie, że są. Ważne, żebyśmy sobie tam wspólnie jakoś spędzili ten czas na sportowo. Thank you.